spotkaniu Działanie dla klimatu, jak mówić o społeczeństwie ekologicznym i sprawiedliwym, organizowanym przez Fundację imienia Friedricha Eberta oraz Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Spróbujemy dziś odpowiedzieć na pytanie, jak rozmawiać ze społeczeństwem o zmianach klimatu i ich katastrofalnych skutkach, tak aby je wspólnymi siłami zahamować. Naszymi panelistami są dr Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka na Sejm z Nowej Lewicy, dr Ernst Hillebrand, dyrektor Polskiego Przedstawicielstwa Fundacji imienia Friedricha Eberta oraz dr Krzysztof Śmiszek, poseł na Sejm z Nowej Lewicy. No to może zaczniemy od takiego bardzo ogólnego pytania. Generalnie przez chwilę skupimy się jednak na warunkach polskich. W Polsce mamy problem z transparentną polityką klimatyczną, która bierze pod uwagę kryzys klimatyczny. Mało tego, mamy nawet polityków, którzy publicznie negują zmiany klimatu, istnienie tych zmian. Jak oceniacie Państwo poziom świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa i jak można na nią skutecznie wpływać? Kto chętny? Dzień dobry Państwu. Po pierwsze bardzo dziękuję za zaproszenie i wydaje mi się, że akurat ten temat jest świetnie dobrany i świetnie wstrzeliwuje się w obecną debatę publiczną. Ta debata publiczna czy polityczna, ona się odbywa na różnych poziomach, począwszy od poziomu ulicy, gdzie widzimy strajkujących młodych ludzi z młodzieżowego strajku klimatycznego, po wypowiedzi polityczne czy debaty polityczne, które toczą się w parlamencie i w rządzie, no a także toczą się one na poziomie międzynarodowym, szczególnie w ostatnich tygodniach mieliśmy szczyt w Glasgow. I słusznie pani redaktor zauważyła jedną zadziwiającą rzecz, to znaczy w sytuacji, w której od dobrych kilkudziesięciu lat mamy raporty setek, tysięcy właściwie naukowców, którzy niezbicie dowodzą, że mamy do czynienia ze zmianami klimatu. Sami przez wiele lat może byliśmy oddaleni od tych bezpośrednich skutków zmian klimatycznych, bo zawsze mówiło się o jakichś wysepkach na dalekich oceanach, które zostaną zalane, więc było to daleko od nas i niespecjalnie dotykało to naszego codziennego życia. No ale od dobrych kilkunastu lat sami, czyli Polacy, jesteśmy świadkami wichur, powodzi, różnego rodzaju fenomenów klimatycznych, które wcześniej nie miały miejsca. I dochodzi do pewnego rodzaju zderzenia, to znaczy zderzenia rzeczywistości, którą obserwujemy co wiosnę i co lato, i zderzenia pewnych postaw, no nie wiem, czy są to postawy psychologiczne, czy polityczne, czy kunktatorskie, czy bardzo cyniczne, ale postaw, które wypierają istnienie pewnych zmian, które odczuwane są w sposób bardzo bezpośredni przez dziesiątki czy setki milionów ludzi na całym świecie. I zadziwiające jest też to, że mamy do czynienia z wprost negowaniem przez publicystów wiodących czy polityków wiodących tych zmian klimatycznych w imię interesu politycznego bardzo często, albo w imię napędzania jakiejś niezdrowej czy źle pojętej sławy w niszowych środowiskach. I jak o tym mówić? Nie mam oczywiście złotej recepty, ale mam takie wrażenie, że mówienie o faktach ciągle nie przekonuje. Mówienie o tym, że podnosi się poziom oceanów, że mamy do czynienia ze zjawiskami klimatycznymi, które dotykają w sposób bezpośredni Polki i Polaków, które powodują bardzo konkretne straty, także finansowe, zniszczone domy, zniszczone uprawy, zniszczone pola. Mam takie wrażenie, że ciągle jeszcze mówienie, przynajmniej w Polsce, o faktach, niezbitych dowodach,
o tym, co można sfotografować, doznać na własnej skórze, ciągle jest jednak niezbyt przekonujące, bo być może, i to jest taka smutna konstatacja, bo być może jeszcze nie zostaliśmy dotknięci w taki sposób tragiczny, w jaki są dotykane miliony ludzi na całym świecie. I no, nie chciałbym używać tego wyświechtanego powiedzenia, że mądry Polak po szkodzie, ale mam takie wrażenie, że pomimo gigantycznego zaangażowania młodych ludzi, bo to oni są tym motorem dzisiaj zmian, ale motorem też dyskusji na temat konieczności zastanowienia się nad tym, w którą stronę idziemy i podjęcia bardzo konkretnych i radykalnych decyzji co do zatrzymania czy spowolnienia zmian klimatycznych, to tak naprawdę ciągle jeszcze chyba nie wynaleźliśmy tego filozoficznego kamienia komunikacji, który by tutaj na naszym polskim podwórku wstrząsnął nami wszystkimi albo spowodowałby zatrzymanie się na chwilę i jednak przetransponowanie tej dyskusji, która toczy się na ulicy, na dyskusję polityczną, bo dyskusja naukowa się już odbywa od wielu lat, tak jak powiedziałem. Dyskusja na ulicy trwa, natomiast ciągle zbyt słabo słyszany jest ten jak najbardziej rozsądny i konkretny głos w polityce. Dlaczego? Dlatego, że i być może to będzie pewnie na jakieś dalsze pytanie, opinia, ale ciągle mam jeszcze takie przekonanie, że lobby antyklimatyczne, a to są wielkie pieniądze, wielki kapitał, a także interesy tysięcy ludzi, przeważa nad, ma większy wpływ na tę blokadę decyzji politycznych i dyskusji politycznej niż to, co już mówi najmłodsze pokolenie. Więc na początku tyle. Uważam, że jesteśmy jeszcze ciągle niestety przed wielką dyskusją dotyczącą klimatu w Polsce. Że ciągle jeszcze jesteśmy poddani z jednej strony dyktatowi w dyskursie wielkiego kapitału, który czerpie pieniądze olbrzymie z niezmieniania tego, co jest, czyli dalszego niszczenia planety i niedbania o, jakby nie przejmowania się zmianami klimatycznymi, a z drugiej strony, to wydaje mi się, to będzie też ciekawa dyskusja w takim kontekście lewicowo-socjaldemokratycznym, jak rozmawiać z tymi, którzy mogą się czuć i mają słuszne obawy co do tego, że podejmowanie ważnych decyzji dotyczących przemysłu, transformacji energetycznej może wpłynąć na ich miejsca pracy, na ich stabilizację życiową, na poziom życia ich, a także ich rodzin. Ale mam nadzieję, że to w dalszej części dyskusji. Dziękuję. Ja również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, za możliwość udziału w tej dyskusji. Dyskusji, która jest oczywiście ważna, bardzo bieżąca, bardzo istotna, ale powinna w mojej ocenie stać się w ogóle jednym z głównych mainstreamowych tematów debaty publicznej. I tak się niestety nie dzieje, o czym powiedział przed chwilą Krzysztof Śmiszek. Ale odpowiadając na to pierwsze pytanie, jak to jest w Polsce ze świadomością katastrofy klimatycznej, to ja bym zaczęła dosyć optymistycznie, to znaczy moim zdaniem jest z tą świadomością coraz lepiej. Tylko to za mało, że jest z nią coraz lepiej, bo ta świadomość jest bardzo zróżnicowana w zależności od tego, o jakiej grupie czy o jakich grupach społecznych mówimy. Świadomość zmian klimatycznych, katastrofy klimatycznej, konieczności walki z katastrofą klimatyczną jest bardzo wysoka i coraz wyższa przede wszystkim w młodym pokoleniu. I widzimy to zarówno w tych ruchach takich jak Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, jak Extinction Rebellion, podczas ulicznych manifestacji, demonstracji klimatycznych, proklimatycznych, ale też szczęśliwie to już nie jest tylko ruch uliczny, to jest coraz bardziej ruch, ten młody, młodzieżowy strajk klimatyczny czy młodzieżowy ruch klimatyczny jest ruchem coraz bardziej zinstytucjonalizowanym, któremu udaje się
na coraz to poważniejsze, do coraz poważniejszych gremiów docierać, podejmować z nimi dialog. Ten dialog jest bardzo często frustrujący i trudny, no ale jednak zaczyna się odbywać. To właśnie dzięki wysiłkom Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Extinction Rebellion i takiej koalicji młodzieżowej, koalicji klimatycznej, w wakacje odbył się w Warszawie okrągły stół dla edukacji klimatycznej. Różne organizacje młodzieżowe działające na rzecz klimatu porozumiały się, żeby wystosować wspólny apel do polskiego rządu, żeby edukację klimatyczną wprowadzić jak najszybciej. Tak naprawdę zabiegały o to, żeby to było już od tego roku do polskich szkół, do oficjalnego programu nauczania. I to jest w mojej ocenie no taki wyraz bardzo dużej, narastającej świadomości katastrofy klimatycznej, ale także rosnących kompetencji przekuwania tej świadomości buntu i sprzeciwu w bardziej sformalizowane działania, w działania w pozytywnym tego słowa znaczeniu lobbystyczne, wywierania presji na decydentów i wymuszania na nich no, mniej lub bardziej obiecujących deklaracji. Bo oczywiście ja brałam udział w tym spotkaniu Okrągłego Stołu. Byli tam także przedstawiciele, no niestety nie głównych resortów, które powinny być zainteresowane, to znaczy nie było ministra edukacji, nie było ministra odpowiedzialnego za kwestie klimatu, ale byli przedstawiciele strony rządowej. I widać było przepaść między właśnie młodymi ludźmi, którzy zgłosili ten temat i tę potrzebę, i głównymi decydentami, którzy dalej starali się odtwarzać taką symetryzującą narrację. To znaczy, że są naukowcy, którzy mówią tak, są naukowcy, którzy mówią inaczej. Że oczywiście środowisko, czy ochrona środowiska i klimat jest ważny, no ale nie zapominajmy, że przede wszystkim ta polityka klimatyczna ma służyć jednak człowiekowi i temu, żeby człowiek mógł w tym tradycyjnym duchu tego paradygmatu podporządkowywać sobie, ale nieco w sposób bardziej zrównoważony, środowisko naturalne. Więc ta świadomość narasta, ale jest przepaść pokoleniowa, jeżeli chodzi o tę świadomość. Drugim takim wymiarem, kryterium różnicującym poziom tej świadomości jest, i to pokazują różne badania, jest płeć. Jak widać w rozmaitych sondażach, badaniach opinii, to kobiety znacznie częściej niż mężczyźni są świadomi nadchodzących zagrożeń klimatycznych, są świadomi katastrofy klimatycznej i klimat właśnie, zmiany klimatu wskazują jako jedno z głównych cywilizacyjnych czy egzystencjalnych zagrożeń. Więc jakie wnioski z tego należałoby wysnuć? To znaczy, że tymi grupami, do których przede wszystkim powinniśmy adresować tematykę klimatyczną, jest po pierwsze starsze pokolenie, a po drugie mężczyźni. I tutaj gdzieś w taki sposób należałoby kształtować pewnie tą strategię komunikacyjną. Ogromnym wyzwaniem dla mówienia o czy podnoszenia tego tematu jest to, o czym wspomniałam przed chwilą, ten pozorny symetryzm. On się przejawia zarówno w debacie publicznej, w debacie politycznej, przejawia się także w działaniach politycznych, ale co najgorsze, objawia się także często w świecie medialnym. To znaczy, wielokrotnie można zobaczyć, że katastrofa klimatyczna jest jednym z tych tematów, gdzie sadza się koło siebie czy naprzeciwko siebie pozornie dwie strony sporu, i tak, żeby i jedna, i druga mogła wygłosić swoje argumenty. Tymczasem wiadomo, że tu nie ma żadnego sporu, że jeżeli chodzi o sferę faktów, katastrofa klimatyczna faktem jest, zagrożenie klimatyczne faktem są. I takie dawanie platformy dla denialistów klimatycznych no zdecydowanie szkodzi sprawie, więc myślę, że dosyć dobrą strategią byłoby po prostu uznanie, że to nie jest sprawa dyskusyjna i że przeniesienie tej debaty z poziomu zadawania pytania, czy katastrofa klimatyczna istnieje, nie zadawanie tego pytania, tak, czy ona istnieje, nie zadawanie pytania, czy należy walczyć ze skutkami zmian klimatycznych, bo należy, nie wstawianie pytania, kiedy zacząć walczyć ze skutkami zmian klimatycznych, bo ta odpowiedź także jest jasna, jednoznaczna, teraz jak najszybciej, a tak naprawdę jest już trochę za późno, więc jest to ostatnia chwila, żeby jakieś wysiłki podjąć. Jedyne wiarygodne i słuszne pytanie, które powinno pojawiać się w debacie publicznej, to w jaki sposób walczyć ze skutkami katastrofy klimatycznej, tak żeby ta walka no nie pociągnęła za sobą niepotrzebnych ofiar, których można uniknąć.
Bo spór faktyczny, realny spór, jaki powinniśmy teraz toczyć, to jest spór nie o to, czy przeprowadzać transformację energetyczną, tylko co zrobić, żeby ta transformacja energetyczna była transformacją sprawiedliwą. Co zrobić, żeby zielona transformacja nie stała się w takim neoliberalnym duchu zieloną doktryną szoku. Co zrobić, żeby przeprowadzając konieczne i takie, które nastąpią, zmiany, jeżeli chodzi o energetykę, ofiarami tych zmian nie byli pracownicy kopalni, pracownicy dotychczasowego sektora energetycznego, żeby nie było tak, jak mamy w tej chwili debatę w Polsce, jeżeli chodzi o kopalnię Turów w Turoszowie, to jest nasz tutaj dolnośląski temat, żeby nie doprowadzać do sytuacji, w której mamy wybór. Albo chronimy środowisko, albo spełniamy także standardy, na które się zgodziliśmy, no ale ceną za to jest po prostu krzywda ludzi, utrata przez nich pracy, albo chronimy interes osób pracujących w sektorze energetycznym, no ale przyczyniamy się dalej do pogłębiania zagrożenia klimatycznego. My nie jesteśmy skazani na taki dylemat, ale żeby móc go uniknąć, to trzeba uczciwie i merytorycznie wyjść z tej dyskusji, czy istnieje coś takiego jak katastrofa klimatyczna, tylko zacząć na poważnie rozmawiać, w jaki sposób niwelować się i walczyć z jej skutkami. Dziękuję. Może teraz pytanie do doktora Hillebranda. I też taka ogólna prośba, bo spotkanie jest tłumaczone, byśmy starali się mówić może nie bardzo wolno, ale w miarę wolno, tak żeby pani tłumaczka nadążała. Tak, chciałabym zapytać, jak jest w Niemczech? Czy macie tam podobne problemy? Czy jak jest komunikowana polityka klimatyczna? Czy rzeczywiście też u was są takie podziały społeczne jak u nas? Czy może pan udzielić nam jakichś rad, z których moglibyśmy skorzystać i przenieść je na nasz polski rynek? Przepraszam, ja nie słyszę. Była zła decyzja. Po pierwsze, chciałem podziękować wszystkim za zaproszenie, za możliwość rozmowy z Państwem, z dwoma wspaniałymi politykami lewicy na temat zmian klimatu. Co można zrobić, żeby zwiększyć poziom świadomości i żeby poradzić sobie z tymi lękami, które istnieją. Przepraszam, ja nie słyszę dobrze. Poproszę głośniej. Kiedy mówimy o konsekwencjach polityki związanej ze zmianami klimatu i chciałbym wykorzystać tę okazję, mowa była o tym, co możemy zrobić, jak możemy powiedzieć o tym wszystkim ludziom. FES stworzył taki wspaniały podręcznik po polsku, angielsku i niemiecku. I tu są konkretne działania klimatyczne, które możemy podejmować wszyscy razem. Jest to połączenie argumentacji, faktów, danych, które mogą pomóc w codziennej pracy politycznej, żeby przekonać wszystkich, co jest potrzebne, ale co można też zrobić. Można to sobie ściągnąć z naszej strony polskiej, także proszę korzystać. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące Niemiec, tak, mamy podobne podziały. Młodsze pokolenie jest bardzo świadome zmian klimatu i problemów z nimi związanych, ale mamy też starsze pokolenie. Moja interpretacja jest taka, że to ze względu na to, że ten ruch ekologiczny zaczął się dużo wcześniej w krajach zachodnich. W 1972 roku mieliśmy poważne katastrofy klimatyczne w latach 70., które spowodowały, że ludzie zaczęli zwracać uwagę na to. Pierwsza konferencja klimatyczna
klimatyczna odbyła się już w 1979 roku w Genewie. Więc mamy tradycję rozmowy o zmianach klimatu. To starsze pokolenie się bardzo o to martwi, ale są też młodzi ludzie, jest strajk klimatyczny, są politycy, są media, którzy zwracają na to uwagę. Ale mówiąc szczerze, przeprowadzono takie badanie w mediach na temat opinii młodych ludzi w Niemczech, na temat ich lęków co do przyszłości i na temat również ich zachowań. Co są w stanie zrobić, żeby w jakiś sposób zareagować na te problemy? Było pytanie, czy na przykład byliby skłonni przestać latać samolotami, nie jeździć samochodami, jeść mniej miejsca. I tu już nie było takiej wielkiej chęci, czyli ludzie widzą problem, ale chcą odpowiedzi od polityków. Oni chcą żyć tak jak żyją teraz. Chcą połączyć ten wysoki standard życia, mobilny sposób życia z poszanowaniem klimatu. Więc tak wygląda właśnie ta debata obecnie w Niemczech. Proszę o podgłośnienie mikrofonów. A jakieś pytania online się pojawiły? Dobrze, w takim razie kontynuujmy. Może dalsza część dyskusji zainspiruje Państwa do zadania pytań. Tutaj właśnie to mnie zaciekawiło, że w Niemczech właśnie jest świadomość społeczna zmian klimatu, natomiast ludzie mają problem ze zmianą stylu życia na bardziej ekologiczny. I no, wydaje mi się, że w Polsce jest w pewnym stopniu podobnie. No, ja też się zastanawiam, na ile ludzie są świadomi, jak mogliby zmienić swój styl życia, żeby jakoś jednostkowo ratować planetę i na ile oni są gotowi wdrożyć pewne zmiany w swoje życie codzienne. Jednocześnie obserwujemy taki ruch oporu. Ludzie, którzy jakby na przykład w social media deklarują ekologiczne zachowania, są właśnie w tych social media na przykład wyśmiewani. Więc właściwie moje pytanie brzmi, jak właśnie z tymi nieprzekonanymi rozmawiać, jak do nich dotrzeć na konkretnych przykładach. Ja wiem, że to już było częściowo poruszane, ale jak na przykład rozmawiać z nimi w internecie? To jest właściwie duże wyzwanie. Możemy zrobić po kolei. Tak, to jest zawsze wyzwanie, jak rozmawiać z tymi, którzy nie chcą przyjmować żadnych argumentów, bo to nie jest tylko pytanie, to samo pytanie możemy przyłożyć do zupełnie innych kwestii, nie wiem, dotyczących praw człowieka, czy swobód obywatelskich, czy na przykład do obowiązku szczepionek. I tutaj mamy podobny rezultat rozmowy w internecie, ale może taka konstatacja, to znaczy każda zmiana społeczna pociąga za sobą jakby radykalizację postaw po obu stronach. Moim zdaniem ta radykalizacja jest potrzebna, bo jest naturalną konsekwencją dyskusji o sprawach ważnych. I jak tak sobie patrzę na to polskie podwórko, to z jednej strony mamy tych, którzy po prostu chwalą się w internecie, wrzucają na Facebooka czy na Instagram kolejne porcje wielkiego kotleta i chwaląc się, tych, którzy się chwalą tym, że za nic mają to zagrożenie dla planety. Z drugiej strony mamy
ludzi, którzy moim zdaniem w słusznej sprawie czasami używają języka, który nie trafia. Mówię tu o mojej dawnej koleżance z partii, europosłance Sylwii Spurek, która stała się właściwie teraz taką ikoną chyba po obu stronach tego sporu. Ikoną, no właśnie, nie wiem czego, zmiany albo hejtu, albo obiektem hejtu. I analizowałem przez dłuższy czas, jakby dlaczego jej pomysły, czy pomysły osób, które podzielają jej poglądy, są po pierwsze niezwykle hejtowane, po drugie taką bronią przeciwko argumentom tej strony jest wyśmiewanie czy no, takie pobłażanie. I doszedłem do wniosku, że być może jest tak, że ta strona, która chce dobrze, czyli chce przekazać światu tę niezwykle istotną informację o tym, że jeśli nie ograniczymy spożycia mięsa, jeśli nie ograniczymy skali takiej hodowli przemysłowej zwierząt, co jak wiemy pociąga za sobą dalsze konsekwencje w postaci, nie wiem, czy wypalania lasów, przekształcania tej ziemi, czy przeznaczania tej ziemi w takie olbrzymie monokulturowe uprawy typu, nie wiem, soja czy kukurydza, to tak naprawdę ten koniec planety będzie coraz bliższy. Ale wracając do języka i zastanawiałem się, dlaczego mówienie w sposób czasami taki mocny czy taki prawdziwy spotyka się z takim olbrzymim wyparciem, wyśmianiem i nienawiścią. I być może jest tak, że zbyt często ta strona, która mówi o zagrożeniu, używa ciągłego straszenia albo używa języka zakazów. To znaczy języka, w którym się mówi, trzeba zakazać jedzenia mięsa, trzeba zakazać hodowli zwierząt, trzeba zakazać tego, trzeba zakazać kolejnych rzeczy. I chyba jest tak, ja tego nie chcę oceniać, czy to jest dobrze, czy nie, a natomiast chyba jakoś takie moje spostrzeżenie podpowiada mi, że mówienie ciągle językiem zakazów, nakazów i strachu powoduje, nie przynosi tego efektu, a wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że czasami powoduje obśmianie czy trywializację tego zagadnienia. I być może jest tak, że ciągle, chyba jeszcze, mamy za mało języka, w którym posługujemy się faktami albo bardzo prostymi komunikatami. I taka dygresja, ja bardzo chciałbym pochwalić tę publikację, ten raport, ponieważ no, miałem od wczoraj okazję czytać tę publikację, żeby się przygotować do dzisiejszego spotkania. I to, co mnie bardzo uderzyło, ponieważ oczywiście przestraszyło mnie to, że jest bardzo duży i bardzo gruby, co może zniechęcać na początku, ale język tej publikacji, być może to kogoś urażę, ale jest bardzo, bardzo prosty. On jest po prostu językiem, który no, po prostu chce się czytać, chce się w niego wgłębiać. W ten tekst chce się czytać, dlatego że tam są proste komunikaty, które tłumaczą bardzo złożone kwestie. Transformację energetyczną, problemy wynikające, bardzo prawdziwe problemy, które będą wynikały, nie tylko mogą wynikać, ale będą wynikały z faktu zamykania kopalni czy ograniczania takiej, a nie innej formy dostarczania energii, przekształcania transportu czy bardzo wielu innych niezwykle złożonych kwestii, które mogą wydawać się zbyt trudne, żeby się w nie zagłębiać, zbyt trudne dla niezainteresowanej osoby. Więc myślę sobie tak, że oczywiście nie da się zatrzymać dyskusji, nie da się zatrzymać tego, jak ludzie się wypowiadają w internecie, czy jak zabierają głos publicznie i w jakiej formie. Te formy bardzo takie radykalne, czy bardzo jednoznaczne, one będą się pojawiały,
ale mi ciągle chyba jednak jeszcze brakuje, dla mnie jest taki widoczny brak takiej komunikacji poprzez prosty język i podawanie prostych faktów. Na przykład, nie wiem, zjadasz w McDonaldzie hamburgera, to oznacza, że, i to do mnie to bardzo przemawia, że żeby wyprodukować jednego hamburgera w McDonaldzie, potrzebujemy zużyć, nie wiem, 2000 litrów wody, tak? I wyobrażamy te 2000 litrów wody, to jest strasznie dużo, jest kilkadziesiąt pewnie wanien w naszym mieszkaniu i wtedy mamy taki bardzo zwizualizowany obraz tego, że to nie jest tak, że po prostu ten hamburger po prostu wyjeżdża sobie z zamrażarki i jest potem odgrzewany, tylko tak naprawdę wyprodukowanie tego całego, tego małego posiłku pociąga za sobą gigantyczne zużycie energii, wody i wielu zasobów plus powiedzmy cierpienie zwierząt, tak? I to są chyba takie sposoby, żeby móc zbijać takie dezawuowanie, hejt i ośmieszanie zagadnienia, o którym dzisiaj mówimy. Podawanie prostych faktów. To jest chyba jedyny sposób, bo tak jak mówię, znaczy do mnie nie trafia język, znaczy oczywiście ja go rozumiem, ja go nawet wspieram, tylko wiem, że on nie jest efektywny. Mówienie zakażemy od jutra parówek, a od pojutrza zakażemy, nie wiem, salcesonu i szynki, bo wtedy to nawet miałoby sens i jakby ja mogę się nawet pod tym podpisać. Tylko to moim zdaniem wywołuje jakąś kontrreakcję, czy reakcję, która nam ten dialog może po prostu rozwalić albo sprowadzić go do jakiegoś absurdu, prawda? Więc wydaje mi się, jakby już kończąc, że tego typu publikacje albo nawet jeszcze prostsze komunikaty niż ta publikacja bardzo, bardzo, bardzo by pomogła. No i to, o czym mówiła Agnieszka wcześniej, czyli no, edukacja ekologiczna w szkole, to już w ogóle jakby to jest coś absolutnie podstawowego. Tak, żeby po prostu dzieci wiedziały, że wszystko, co robią, zostawia jakiś ślad w środowisku naturalnym i to od nas będzie zależała ta decyzja, czy chcemy te ślady zostawiać, czy nie, czy jakieś piętno na ziemi zostawiać, czy też nie. Dziękuję. No ja teraz trochę mam kłopot, bo się trochę będę nie zgadzać, ale nie będę się, znaczy nie tyle nawet się będę nie zgadzać ze swoim przedmówcą, co muszę się troszkę nie zgodzić z tezą, która została zawarta w samym pytaniu. To znaczy, co mamy robić, żeby przekonać ludzi, że ich indywidualna zmiana stylu życia jest potrzebna, żeby uratować świat przed katastrofą. No więc moim zdaniem problemem nie jest ten jeden hamburger, którego ktoś zje, nawet jak na nim będzie wydrukowany ślad węglowy, czy to, co się, jakby koszty klimatyczne, które musiały być poniesione. Uważam w dodatku, że pewna blokada przy zmianie tych postaw, przy świadomości klimatycznej, ten opór, o którym mówił też Ernst, ten opór być może starszych pokoleń albo tych, którzy nie chcą pożegnać się ze swoim standardem życia, wynika z poczucia frustracji, ale też z takiego poczucia bycia permanentnie oszukiwanym, że to od tego indywidualnego wyboru, od takiej indywidualnej ascezy zależy los świata. To jest kłamstwo albo część prawdy, ale bardzo niewielka, ale za to bardzo wygodna. Bardzo wygodna dla tych, którzy faktycznie ponoszą zdecydowaną część odpowiedzialności za katastrofę klimatyczną. Tych lobbystów antyklimatycznych, o których Krzysztof wcześniej mówił, to jest absolutnie dla nich idealny układ. Obwinić ludzi za to, że nie mają w sobie tyle szlachetności, odwagi, poczucia odpowiedzialności za świat, żeby odmówili sobie hamburgera albo przelotu samolotem. W nagrodę dać lnianą torbę na zakupy, a jednocześnie w ogóle nie zastanawiać się,
nie wiem, na przykład nad tym, jak duży ślad węglowy ma żywność importowana do supermarketów prowadzonych przez wielkie korporacje, wielkie koncerny. Dlaczego nie można sprzedawać w polskim supermarkecie polskiego ogórka, tylko trzeba go przetransportować z drugiego końca Europy. Ze szkodą dla tego ogórka, ze szkodą dla polskiego konsumenta i z całą pewnością ze szkodą dla klimatu. To jest oczywiście dużo mniej kosztowne pociąganie indywidualnych obywateli do odpowiedzialności niż pociąganie do odpowiedzialności korporacji, nałożenie podatków, nałożenie obciążeń, zmuszenie do dźwignięcia części tej odpowiedzialności, ale to jest w mojej ocenie jedno ze źródeł takiego oporu wobec w ogóle ruchu klimatycznego i wobec sensownej debaty na temat klimatu. Kluczem do wzrostu tej świadomości w mojej ocenie nie jest, i to o tym nieco mówił Krzysztof, nie jest wzbudzanie poczucia winy, nie jest zmuszanie do ascezy, jest znalezienie czy wyperswadowanie, znalezienie takiego sposobu, żeby ludzie w zmianach polityki wobec klimatu zobaczyli także swój własny interes. To znaczy raczej sensowniej byłoby znajdować taki język perswazji, szukać poparcia dla systemowych zmian proklimatycznych, niż wymuszać indywidualne zmiany stylu życia, bo one po prostu, nawet jeżeli będą namnażane o kolejne jednostki, one nie przyniosą takiego efektu, jak faktycznie na przykład sprawiedliwa transformacja energetyczna. To znaczy dużo lepiej byłoby, gdyby w sposób oczywiście zrównoważony, rozłożony w czasie, można było zamieniać kopalnie wydobywające węgiel w na przykład fabryki produkujące fotowoltaikę. To jest dużo sensowniejsze niż przekonanie 1000 górników, żeby nie poszli po swojej zmianie do McDonalda na hamburgera. Jak to zrobić? To jest oczywiście zasadnicze pytanie. Jak to zrobić, żeby to poparcie budować? Moim zdaniem pewnym tropem byłoby szukanie takich nieoczywistych sojuszy dla polityki proklimatycznej. Bo jest jeszcze tak, a propos tego stylu życia, że te postawy, które traktujemy jako proekologiczne, proklimatyczne, one często są tak najzwyczajniej w świecie bardzo kosztowne. To znaczy to jest pewien klasowy przywilej, żeby można było zamiast do fast foodu pójść do fajnej knajpki i zamiast takiego fast foodowego hamburgera zjeść sobie jakiegoś wege buraczanego czy coś tam. To jest dużo droższe. I może być smaczne, może być fajne, ale wymaga jednak pewnej przynależności, zasobności portfela. Więc trzeba spróbować zasypać tą klasową różnicę, jeżeli chodzi o postawy klimatyczne, a to można zrobić tylko no właśnie szukając jakiegoś wspólnego interesu. Ja kiedy miałam takie spotkanie w swoim biurze poselskim z przedstawicielami młodzieżowego strajku klimatycznego, to próbowałam ich namówić na to, żeby spróbowali spotkać się z rolnikami. Żeby spróbowali wyjść z dużych miast, pojechali na wieś, spotkali się z jakimiś producentami żywności i zobaczyli, ile mają wspólnych interesów, nawet nie wspólnych wartości, niekoniecznie wspólnego światopoglądu, mogą być prawicowi, lewicowi, bardzo różni, ale tak naprawdę tych interesów i spraw jest bardzo wiele. Bo susza dla przedstawicieli młodzieżowego strajku klimatycznego jest zapowiedzią tego, co nas czeka, co ich czeka, co czeka ich dzieci ewentualnie w przyszłości. Ale ta sama susza dla takiego rolnika jest po prostu utratą dochodów tu i teraz w bieżącym roku. Być może można się na tym gruncie porozumieć, dogadać, zburzyć ten mur klasowy, jaki funkcjonuje, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, i zamiast się spierać i kłócić o to, czy opodatkować mleko, czy w ogóle zakazać produkcję nabiału temu rolnikowi, może można po prostu połączyć siły i wspólnymi siłami wywierać presję na rządzących. Na rządzących, którzy akurat na przykład teraz w Polsce są zainteresowani głosem wsi, ponieważ jest to ich rezerwuar, to są ich wyborcy, tam jest ich elektorat, ale jak sami przyznają czasami w kuluarowych rozmowach, w nosie mają młodych ludzi z wielkich miast, bo wiedzą, że to nie jest ich elektorat. Więc może trzeba tutaj w pewnym sensie zhakować ten system polityczny, tak, żeby zainteresować się musieli. No ale
żeby to zrobić, to trzeba się właśnie wyzwolić z tego, z czego, w czym interes ma i obecna władza, i wielkie korporacje. To znaczy w tym, żeby ludzie kłócili się między sobą. To znaczy, żeby Sylwia Spurek kłóciła się z jakimś fanem schabowego. Bo ten spór jest funkcjonalny wyłącznie dla podtrzymania status quo, a nie dla żadnej ze stron tego sporu. Dziękuję. Proszę bardzo, bo mam jeszcze do pana bezpośrednie pytanie nowe, ale proszę się odnieść. Powiem kilka słów o tym, o czym mówiliśmy. W Niemczech nie mamy tego problemu, że ktoś traktuje niepoważnie zmiany klimatyczne. Wszyscy zgadzają się co do tego, że to jest poważny problem i również media czasami nawet przesadzają z informacjami na ten temat. Więc wydaje mi się, że ta sytuacja jest nieco inna w Polsce, w Niemczech. Być może nie było jasne to, co powiedziałem. My nie mamy takiej kontrofensywy od innych generacji. Ci ludzie zdają sobie sprawę z tego, że ta zmiana klimatyczna jest faktem. Młodzi ludzie zdają sobie sprawę z tego, że są zmiany klimatyczne, ale jednocześnie tutaj nie chodzi o świadomość, ale bardziej o niechęć do zmian własnych nawyków. Jeśli przyjrzymy się na przykład wyborcom, którzy głosują na partii zielonych, oni często mają samochody takie jak SUV-y i ich ślad węglowy jest bardzo duży. Więc mamy w Niemczech rzeczywiście bardzo wiele osób, większość osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważnym problemem jest zmiana klimatu, ale jednocześnie oni nie chcą zmieniać swoich nawyków. Wydaje mi się, że ten dylemat, z którym mamy do czynienia, istnieje właściwie na całym świecie. Jestem w stanie Państwa zapewnić, że wszyscy ludzie na całym świecie chcą żyć dokładnie tak jak my, chcą latać na wakacje samolotem i nie chcą zrezygnować z takich udogodnień. Więc na dobrą sprawę mamy do czynienia ze światem, w którym mamy 7 miliardów ludzi, w którym wszyscy chcą żyć w sposób luksusowy i materialistyczny, ale mamy ograniczone zasoby. Musimy znaleźć sposób, w który będziemy mogli pogodzić te ambicje konsumentów z ograniczeniami zasobów. Musimy produkować energię, ale ta energia powinna być czysta. Nie możemy też mówić ludziom, że oni nie powinni żyć wygodnie. Powinniśmy stworzyć taką ofertę, która będzie wykorzystać nowoczesne, która będzie wykorzystywać nowoczesne technologie, że ludzie będą żyli wygodnie i bogato, ale jednocześnie, że będziemy mogli to pogodzić z ograniczonymi zasobami. I wydaje mi się, że to jedyna taka droga. Na ile obecność Zielonych we wspólnym rządzie z socjaldemokratyczną partią Niemiec spowoduje, że kwestia ekologii stanie się dominująca w nowym rządzie? Jak pan to ocenia? Yes, of course. I mean, there's a party that it's not a single issue party any longer, but it's a party whose whole political credibility hinges on the fact that they are able to organize more. Oczywiście jest to partia, która bardziej organizuje tutaj te kwestie postępowe. Więc bardzo przepraszam, ale ja bardzo źle słyszę. Jeżeli chodzi o redukcję CO2, chodzi o to, żebyśmy szybko wyszli właśnie z konsumpcji węgla. Jestem pewien, że to należy przeprowadzić, ponieważ w przeciwnym wypadku
po prostu głosujący no, zmienią tą partię, na którą będą głosować. Przypominamy, że uczestniczący na Zoom mogą zadawać pytania lub nadsyłać komentarze przez Q&A lub zabrać głos na żywo przy użyciu mikrofonu. W tym celu powinni wyrazić chęć zabrania głosu przez podniesienie ręki. Następnie nadamy chętnym odpowiednie uprawnienia. No i przypominamy, że również pod relacją na żywo na Facebooku można wpisywać pytania w komentarzach. Więc zaczniemy od tych, które się już pojawiły i czekają w kolejce. Ekowyborca. W mediach jest dużo sprzecznych przekazów, a temat globalnego ocieplenia rzadko trafia na czołówki mainstreamowych mediów. To się zmienia, ale zbyt wolno. Tyle, że my mamy denialistów klimatycznych w obozie rządzącym. Natomiast zdecydowanie nie powinno się już dyskutować, czy musimy ograniczać emisje, tylko jak to szybko, skutecznie i sprawiedliwie zrobić. No to właściwie jest komentarz, nie pytanie, w zasadzie dosyć kompatybilny z tym, co było tutaj mówione. Natomiast jeśli chodzi o pytania, pan Marcin Grzybowski. Jeśli chodzi o sprawiedliwą transformację powiązaną z ochroną klimatu, w 100%, to jaki mają państwo pomysł na pracowników sektora górniczego, jak już wydobycie w przyszłości zostanie zlikwidowane? To tak, to jest koniec tego pytania. Jeśli ktoś ma chęć, to... Dobra, to ja może zacznę, ale ja chciałbym jeszcze wrócić dwoma zdaniami do poprzedniego pytania, bo też myślę, że... To też musi paść, to znaczy ja też wierzę w taką edukacyjną moc czy sprawczość przepisów prawa. Też wierzę, że prawo po prostu zmienia postawy. I my możemy sobie dyskutować przez najbliższe 20 czy 30 lat, czy zmiana klimatu istnieje, czy nie. I to naprawdę nigdzie nas nie zaprowadzi, bo to jest bez sensu. Natomiast wierzę w to, że przyjęcie pewnych bardzo konkretnych regulacji po prostu także spowoduje upowszechnienie pewnych postaw. I absolutnie zgadzam się też z jedną rzeczą, która tu też padła, że nasze indywidualne wybory nie zbawią świata, to znaczy nie uratują świata. One są nam być może, one są pewnie przyczyniają się do tego, że ta zmiana będzie wolniejsza, ale to jest, tak jak wszystkie raporty naukowe naukowców wskazują, to jest tylko kropla w morzu. I moim zdaniem przerzucanie na nas tej odpowiedzialności jest po prostu absolutnie nie fair i to nie my jako konsumenci ponosimy w dużej części odpowiedzialność, tylko ci, którzy na naszych wyborach zarabiają. A to mnie sprowadza do tego, żeby powiedzieć, że absolutnie, jeśli mielibyśmy klasę polityczną, która, czy polityków, którzy są aktualnie u władzy albo którzy będą u władzy, którzy będą mieli na tyle odwagi, żeby wprowadzić bardzo konkretne przepisy zobowiązujące producentów, przedsiębiorstwa do tego, aby jeszcze bardziej, żeby w ogóle zaczęły zwracać uwagę na koszty społeczne i klimatyczne swojej działalności lub po prostu dorzucały się finansowo do walki z ociepleniem klimatu czy ze zmianą klimatu, to byłoby to chyba najbardziej efektywne i najbardziej skuteczne. Natomiast pytanie pana Marcina, jeśli się nie mylę. No tak, to może taka retrospekcja sprzed 3 lat, prawie 3 lata temu, kiedy ja się zaangażowałem w politykę, kiedy powstawała Partia Wiosna, na naszym kongresie założycielskim w Warszawie chyba po raz pierwszy padły słowa lidera politycznego, który powiedział, że zamkniemy kopalnię do 2035 roku. I potem to, że mam takie wrażenie, to, że dopowiedziano, w jaki sposób wyjdziemy naprzeciw potrzebom tym, którzy jeszcze w tym przemyśle górniczym pracują, myślę, że nie przebiło się aż tak,
jak mogło się przebić, bo najbardziej sexy było to, że będziemy zamykali kopalnie, bo to było pierwsze takie stwierdzenie z ust nowo powstającej partii, która gdzieś tam miała całkiem niezłe wtedy poparcie. I to wywołało też lawinę, powiedzmy, śmiechu, lawinę zaprzeczania ze strony na przykład Platformy Obywatelskiej. Pamiętam na drugi dzień te komentarze z przekąsem, które absolutnie zaprzeczały możliwości zamknięcia kopalni do 2035 roku, a potem rok później, jak były wybory, również Platforma Obywatelska mówiła o tym, że trzeba będzie wygaszać kopalnie. Ale teraz już do meritum. Nie jest oczywiście żadnym wyczynem i wielkim osiągnięciem powiedzenie, że zamkniemy kopalnie. No oczywiście każdy może powiedzieć, że kopalnie trzeba zamknąć, bo one przyczyniają się, są jednym z elementów napędzania tej zmiany klimatu. Na tym samym oddechu uważam, że ci, którzy chcą w sposób odpowiedzialny mówić o transformacji energetycznej, która docelowo ma nas uchronić przed katastrofą ekologiczną. Na tym samym oddechu, mówiąc bardzo ważne argumenty, czy wypowiadając bardzo ważne argumenty o zapobieganiu katastrofie klimatycznej, trzeba mówić o tym, jak zamieniać te brudne miejsca pracy w miejsca pracy, które będą przynosiły satysfakcję, które nie będą degradacją godności tych pracowników zatrudnionych w tym przemyśle i pokazania, i trzeba też pokazywać bardzo konkretny plan na to, jak ten przemysł zmieniać. Nie zamykać, wygaszać, tylko ten przemysł zmieniać w sposób, który on docelowo będzie przemysłem służącym tej czystej klimatycznie polityce, czy będzie miał czysty klimatycznie wymiar. I jestem przekonany o tym, to też już Agnieszka powiedziała, mówienie o tym, że mamy w Polsce zapasów węgla na 100 albo 200 lat, jest po prostu bujdą. I rozmawiając z górnikami, bo z takimi osobami też rozmawiamy i pytamy ich bezpośrednio o zdanie, oni też nie wierzą w to, nikt nie wierzy w to, że mamy zapasów węgla czy zasobów węgla na 200 lat. One oczywiście są tylko tak bardzo głęboko ukryte, że wydobycie ich po prostu przewyższyłoby koszty wydobycia, przewyższałyby zyski, więc ci wszyscy, którzy są zatrudnieni w tym przemyśle, mają także tego świadomość. Ale mam takie wrażenie, że ciągle jeszcze przed nami ta dyskusja i takie bardzo konkretne pokazanie, że tych specjalistów, których dzisiaj jest mnóstwo w przemyśle, który docelowo ma być wygaszany, tych specjalistów, ich umiejętności, ich doświadczenie, ich zaangażowanie, można, to wszystko można wykorzystać w produkcji nowych technologii, na przykład potrzebnej do transformacji energetycznej, czyli na przykład od odnawialnych źródeł energii. I nie wydaje mi się tutaj czymś, nie wolno ustępować, znaczy ja rozmawiam czasami z tymi, którzy w Sejmie, którzy tak kurczowo trzymają się węgla i bronią interesów lobby węglowego, że to jest niemożliwe i kiedy mówię, że elektryków, inżynierów czy tych wszystkich specjalistów od budownictwa, których dzisiaj zatrudnia się w przemyśle kopalnianym, można tak naprawdę wykorzystać ich umiejętności do produkcji technologii, do odnawialnych źródeł energii, oni po prostu śmieją mi się w twarz. Ale myślę, że nie możemy ustępować, bo prędzej czy później każdy sobie zda z tego sprawę, że obecna forma tego, czy obecny kształt tego przemysłu jest nie do utrzymania. I dlaczego nie zrobić na przykład z polskiego Śląska, Zagłębia, absolutnie po prostu doliny krzemowej polskiej, w której produkowalibyśmy cały osprzęt i infrastrukturę potrzebną do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Znaczy, tylko trzeba też, no właśnie, wracamy do tego, o czym pani wspomniała na początku, do języka.
nie straszenia, nie mówienia, że zamykamy, że wygaszamy, że koniec od jutra z węglem, a wszyscy inni, a wszyscy ci, którzy są zatrudnieni w tym przemyśle, po prostu sobie jakoś poradzicie, tylko przedstawianie konkretnej, bardzo konkretnej oferty, wykorzystania w sposób godny, bo tych umiejętności i tego zaangażowania, które już dzisiaj tam jest. No, wydaje mi się to też taką... To ma duży wymiar psychologiczny, to znaczy mówienie komuś, kto od pokoleń jest na Śląsku i kto od pokoleń zawsze miał pradziadka, dziadka i ojca, który pracował w kopalni, i powiedzenie tej osobie, że za 2 lata czy za 5 po prostu do widzenia, naprawdę w ten sposób ani nie zyskujemy sojusznika, ani nie zyskujemy minimum zrozumienia potrzeby transformacji, nieuchronnej transformacji energetycznej. I to jest wielka rola dla lewicy i dla socjaldemokracji, bo mam takie przekonanie, że część zielona sceny politycznej nie do końca jakby potrafi wyartykułować tę drugą część tego zagadnienia. Łatwo się mówi i słusznie, że się mówi, że trzeba odchodzić od tej formy przemysłu i tej formy pozyskiwania energii. Natomiast trudniej już przedstawić konkretną ofertę. I moim zdaniem tylko socjaldemokracja, tylko lewica, która przecież ma wielkie doświadczenia w tym zakresie, jest w stanie na jednym oddechu powiedzieć: ochrona klimatu tak, przy jednoczesnej ochronie godności pracowniczej. Godność pracownicza to nie tylko przestrzeganie reguł prawa pracy, ale także pokazywanie alternatywy, która będzie ekwiwalentem tej satysfakcji, którą do tej pory pozyskuje się z tego miejsca pracy, w którym jest obecnie dana osoba czy dana grupa zawodowa. I tylko i wyłącznie pokazywanie konkretnej alternatywy z rozwiązaniami pod tytułem: niech ten Śląsk stanie się zagłębiem produkcji przecież i tak coraz tańszej i bardziej dostępnej infrastruktury czy oprzyrządowania do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. To nie może być alternatywa, tylko to zawsze musi być koniunkcja i to zawsze musi być iść w pakiecie jako oferta do rozwiązania tego zagadnienia. Dzięki. Tak, to znaczy ja jestem absolutnie przekonana, że zielona transformacja musi być jednocześnie transformacją czerwoną. To znaczy, żeby zielona transformacja nie była zieloną doktryną szoku, żeby była sprawiedliwą transformacją energetyczną, transformacją świata pracy, transformacją klimatyczną, musi brać pod uwagę interes, bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo zawodowe, bezpieczeństwo pracownicze tych, którzy w tej chwili żyją i są związani z tymi sektorami przemysłu, z tymi branżami, które będą musiały ulec jakiejś zmianie. I teraz, żeby transformacja energetyczna nie była zieloną doktryną szoku, tylko była sprawiedliwą transformacją, ona będzie tym bardziej sprawiedliwa, im wcześniej się rozpocznie. I dlatego powinna rozpocząć się jak najszybciej, powinna rozpocząć się natychmiast, ale nie w sposób gwałtowny, tylko w sposób spokojny i zrównoważony. Na przykład nie o to chodzi, żeby z dnia na dzień zamykać, wygaszać czy likwidować kopalnie, ale można ograniczać napływ nowej kadry górniczej, to znaczy można młodych ludzi przestać stopniowo zatrudniać w górnictwie, tak, żeby kolejne pokolenia, bo to faktycznie często jest jakby zawód dziedziczony, zawód rodzinny, tak, żeby ci młodzi ludzie, którzy gdyby nic się nie zmieniło, poszliby w ślad swoich rodziców, żeby oni mieli szansę, mieli możliwość znalezienia, zdobycia kwalifikacji i znalezienia zatrudnienia gdzie indziej. Oczywiście jest tak, że częściowo, bo też nie ma co się łudzić, no ale częściowo można poprzez inwestycje w innowacyjną gospodarkę, w technologie i w zakłady pracy produkujące czystą energię, można część osób wykwalifikowanych z tego górniczego sektora przemysłu i wydobycia
przekwalifikować, tak żeby znalazły zatrudnienie w tych nowych firmach. Ale oczywiście to się nie stanie w 100%, bo to też jest pewien taki neoliberalny mit. A zamkniemy ci zakład pracy, idź na szkolenie dla bezrobotnych i się przekwalifikuj. Tak? To znaczy jak tutaj siedzimy, to nie jest tak, że jakbyśmy sami siebie zapytali, czy z dnia na dzień możemy zmienić całe swoje życie i się przekwalifikować, to jest takie proste, łatwe. No, no nie, to się tak nie dzieje. Kursy dla bezrobotnych czy kursy takie rekwalifikujące, no najlepiej na nich wychodzą ci, którzy je prowadzą. Tak? To znaczy to są kursy dla organizatorów tych kursów i prowadzących tych kursów, a niekoniecznie dla tych, którzy z nich korzystają. No ale oczywiście częściowo to jest możliwe. Tak, można z Górnego Śląska uczynić takie zagłębie czystej technologii, innowacji, jeżeli chodzi o przemysł i produkcję czystej energii, chociażby poprzez zgłaszane przez Lewicę już tak wprost jako postulat programowy utworzenie tam właśnie fabryki fotowoltaiki, która stworzyłaby szereg miejsc pracy. No ale też trzeba pamiętać, że transformacja energetyczna to nie będzie jedyna transformacja świata pracy. I w związku z tym to jest i będzie jedna z głównych, ważnych takich transformacji, ale automatyzacja, zmiana sposobu produkcji, przemysłu, wytwarzania rzeczy, to wszystko będzie, ale także automatyzacja samego tego procesu. Ona będzie wymuszała także inne zmiany dotyczące świata pracy. I dla tej części pracujących w sektorach energetycznych, którzy nie będą w stanie się przekwalifikować, znaleźć zatrudnienia w innych, nowo tworzonych miejscach pracy, potrzebne będą takie same programy, mechanizmy systemowe, jak dla innych, nie chcę mówić ofiar, tak, ale innych osób, które wpadną w te tryby przemian świata pracy, które nieuchronnie nadchodzą. I dlatego to jest coś pozornie niezwiązanego z tematem klimatu, ale myślę, że równie ważne, a ponieważ lewica, socjaldemokracja, socjaliści powinni myśleć systemowo, to warto jest ten temat wprowadzać. Powinniśmy zacząć rozmawiać o programach osłonowych, bezpośrednio dla takich branż, które będą ulegały transformacji, ale powinniśmy na serio zacząć rozmawiać o zmianach i mechanizmach do wprowadzenia do świata pracy, takich jak dochód podstawowy, takich jak mechanizm gwarancji zatrudnienia, takich jak skrócenie czasu pracy, które stworzyłoby dodatkowe miejsca pracy, po prostu ten sam zakres, czy ta sama ilość pracy mogłaby być rozdystrybuowana poprzez większą liczbę osób. To znaczy te wszystkie rzeczy, te wszystkie wyzwania, przed którymi tak czy siak staniemy ze względu na przemiany świata pracy, można kalibrować od razu w taki sposób, żeby one sprzyjały także przemianom energetycznym, zielonej transformacji, w taki sposób, żeby ona była bezpieczna, sprawiedliwa i uwzględniająca interesy, potrzeby i bezpieczeństwo także pracowników. No i oczywiście, żeby to wszystko było możliwe, żeby taka debata na temat tego, jakie rozwiązania wprowadzić, była możliwa, to trzeba skończyć z tym oszustwem i kłamstwem, z jakim spotykają się górnicy, pracownicy przemysłu wydobywczego, że węgla starczy na 200 lat, że na tyle samo starczy miejsc pracy i że spokojnie jeszcze ten syn, i jego wnuk, i jego prawnuk będą mogli w górnictwie pracować, bo to jest po prostu kłamstwo. Im dłużej to kłamstwo jest powtarzane, tym bardziej prawdopodobna staje się właśnie ta szokowa terapia, którą prędzej czy później ci, którzy dzisiaj wmawiają, że żadna zmiana nie będzie konieczna, zafundują tym pracownikom. Okej, mamy pytanie z Zooma. Pan Ryszard Kessler. Proszę włączyć mikrofon. O, przepraszam, witam wszystkich, przepraszam, nie zauważyłem, że mam wyłączony. Mam takie pytanie, jak sobie poradzić z taką edukacją, która też będzie jednym z ważnych, najważniejszych chyba czynników walki ze zmianami klimatu, a mianowicie ze zmianą mentalności tego pokolenia, które dzisiaj rośnie, tu już mamy jakiś postęp
bo to obserwujemy, ale z tym pokoleniem, moim pokoleniem i tym starszym, które nie rozumie takiego oto procesu, że żebyśmy mogli chronić planetę, będziemy musieli mniej konsumować. Że te wszystkie osłony, o których mówimy, czyli skrócenie dnia pracy, osłony socjalne, one muszą też prowadzić do zmiany mentalnej, że mniej korzystamy z tego świata w konsumpcji takiej bezpośredniej, czyli konsumowania tych wszystkich wytworów, które są mocno energochłonne, czyli bez konsumowania tego wszystkiego, czym każdego dnia co 15 minut jesteśmy zasypywani w telewizji, czyli reklam, skup sobie więcej, zasuplementuj sobie jeszcze więcej, bo mam wrażenie, że tutaj przegrywamy największą bitwę, dlatego że ludziom się wydaje, że ktoś może zrobić coś za nas, że już tylko moment, a to technologia znajdzie rozwiązania na problemy klimatyczne, bo będzie potrafiła zmagazynować, wytworzyć, że będziemy mogli żyć jak do tej pory, a my musimy zacząć ze sobą rozmawiać, że będziemy musieli zwolnić, że będziemy musieli kupować rzeczy. Stało. Moment, ktoś usiłował przerwać, ale to wystarczy. Dziękuję. Tak, już wystarczy. Czy ktoś ma ochotę panu Ryszardowi odpowiedzieć? Tak, widzę tutaj właśnie chętnych sali. A jeśli tak, to jasne. Może pan z tyłu był pierwszy. Dzień dobry, moje nazwisko Radosław Czarnecki, jestem dziennikarzem internetowym. Trzeba sobie jasno powiedzieć, proszę Państwa, że to jest kryzys cywilizacyjny i klimatyczna część jest tylko elementem, bo pozostałą częścią to jest kryzys społeczny, kulturowy i polityczny. I jeżeli będziemy rozmawiać tylko o Polsce, ja rozumiem, jesteście polskimi parlamentarzystami, to nic się nie zmieni w skali globu. Po pierwsze, mój przedmówca z Zooma dotknął tylko tego. Musi być zmieniony cały system, nie tylko mentalność, ale system funkcjonowania całego naszego świata i naszej cywilizacji. Powinniśmy po pierwsze odejść od modelu człowieka homo economicus, który ma ciągle poprawiać swoją jakość życia. Czyli być sybarytą, tak trzeba to powiedzieć. A takie ja mam pytanie, bo napisałem taki tekst. Niektórzy ekonomiści i myśliciele, między innymi na przykład rosyjski Hazin, Chińczyk Ho, Piketty czy nawet Stiglitz, mówią, że to będzie, jeżeli zastosujemy, a musimy, zielony ład w skali świata, cywilizacja cofnie się przynajmniej o 100 albo 80 lat. Dlaczego? Po pierwsze, to uderzy w obecną klasę średnią. Bo to klasa średnia jest głównym motorem homo economicusa. Klasa średnia stworzyła demokrację liberalną w krajach zachodnich na konsumpcji. Jak to się przełoży na polityczne wybory? Konkretne pytania. Pan poseł mówił o tym słynnym hamburgerze. Musimy ograniczyć produkcję masową mięsa w skali świata. Co zrobić z krajami, to jest Brazylia, Urugwaj i Argentyna, które z eksportu wołowiny mają 60% swojego budżetu. Co z tymi ludźmi zrobić tam? Kolejne pytanie. W skali globalnej. Ja nie wiem, jak to zrobić. Jeżeli mamy ograniczyć, i to znacznie, przynajmniej o 50-70%, transport lotniczy, bo tak będzie, wzrosną ceny biletów. Jednocześnie w skali całego świata upada dotychczasowy model turystyki. Co z krajami takimi jak Hiszpania, Włochy, Grecja, Chorwacja? Nie mówię o Seszelach czy Mauritiusie, bo ich ocean zatopi, prędzej czy później. W listopadzie tego roku, na początku, w El País znalazłem sobie taki artykuł. Wszyscy mówią o wzroście cen na nośniki energii. Benzyna, gaz, znaczy ropa, gaz, wiemy jak wzrosły. Sama miedź od lipca wzrosła 60%, cena miedzi. Jest to również w tej chwili kraje nie tylko naftowe i gazowe, ale pozostałe zamykają swoje rynki, stają się, jakby to powiedzieć, windują ceny. Przykład,
Indie ostatnio zamknęły absolutnie wywóz molibdenu ze swojego terenu. Meksyk, Boliwia i któryś jeszcze kraj amerykański zamknął swoje rynki na eksport innym podmiotom spoza ich krajów litu. Przepraszam, bo tu już jest. Dobrze, ja zaraz skończę. Chcę tylko jedną jeszcze rzecz powiedzieć. To, co pani posłanka poruszyła w skali Polski, w skali kraju. Dlaczego kraje biedne z Afryki, których sytuacja społeczna i ekonomiczna jest taka, jaka jest, między innymi po to, że my Europejczycy, ja nie mówię Polacy, zapewniliśmy sobie dobrobyt przez powiedzmy 100 lat kolonizacji, mają teraz ponosić równe koszty tego oszczędzania. Tak, najpierw pan Warszawski się zgłaszał pierwszy. Many things are to be said about this. Można powiedzieć wiele słów na ten temat w odpowiedzi na to pytanie, ale wydaje mi się, że to sceptyczne podejście do tego, co się dzieje na naszej planecie, jest niewłaściwym podejściem. To, co widzieliśmy w ciągu ostatnich 100 lat, to ogromny postęp. Rzeczywiście standardy życia dla wielu ludzi się znacznie poprawiły. Jeśli porównam to do tego, jak wyglądały zdjęcia powodzi, suszy, głodu z Afryki, z Azji sprzed lat, w tej chwili te kryzysy zniknęły, ponieważ produkujemy znacznie więcej żywności niż 50 lat temu. Możemy mówić o Polsce, ale możemy też mówić o moim pokoleniu. Jeśli przyjrzymy się temu, jak miasta wyglądały w Europie w latach 70., samochody bez katalizatorów, domy ogrzewane węglem, zanieczyszczone powietrze, benzyna ołowiowa. Mieliśmy ludzi, którzy zamieszkiwali przy zanieczyszczonych drogach. I widzimy, jak ogromny postęp poczyniliśmy od tego czasu, również w dziedzinie ekologii. Rzeki nie są zanieczyszczone. Najprawdopodobniej niegdyś rzeki w Polsce były zanieczyszczone, tak jak rzeki w NRD w latach 80., ale to się zmieniło. Były czasy, kiedy osobę, która pływała w Renie, uważano za potencjalnego samobójcę, ponieważ ta rzeka była tak zanieczyszczona. Natychmiast wzywano policję, ale to się zmieniło. Dziś już tak na ludzi pływających w Renie nie patrzymy. Również dziś masa wszystkich roślin jest znacznie wyższa dziś niż 30 lat temu. Więc widzimy też, że poczyniliśmy ogromne postępy, a to za sprawą technologii. Udało nam się wdrożyć różnego rodzaju innowacje na rzecz nowych pomysłów i możemy również za pomocą tej technologii poradzić sobie z wyzwaniem technologicznym. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że jeżeli stworzymy technologie, które pozwolą nam pogodzić popyt na wygodne życie z ograniczonymi zasobami, to będzie wspaniale. Oczywiście wiemy, że to będzie bardzo trudne, ponieważ potrzebujemy kapitału ludzkiego, aby to uczynić, ale wierzę, że to będzie możliwe i nie jestem tak bardzo sceptyczny, jeśli o to chodzi. Wydaje mi się, że ta apokaliptyczna wizja zmiany klimatycznej nie jest specjalnie konstruktywna. Krzysztof mówił o tym, że nie jest to zbyt pomocne. Nie jest pomocne, jeśli będziemy tylko straszyć ludzi. Zwłaszcza jeśli mówimy o młodych ludziach, widzę w Niemczech bardzo wiele młodych osób, które obawiają się przyszłości i to jest właściwie zupełnie niedorzeczne. Oni nie muszą się tego bać. Jest wspaniała książka napisana przez Michaela Sandela, Nowe oświecenie. Mogę tę książkę z całą pewnością Państwu zarekomendować, ponieważ przedstawia ona opis, jak wiele spraw na tej planecie się zmieniło. Mamy znacznie mniej przemocy, mamy mniej wojen, mamy znacznie mniej działań, które niszczą środowisko, więc na dobrą sprawę możemy
na przyszłość spoglądać z pewnym spokojem. Także resztę osób, które mają pytania, zapraszamy po spotkaniu. Teraz zmierzalibyśmy do podsumowań i jednocześnie jak najbardziej proszę się odnieść do wcześniejszych pytań. Dobrze, ja postaram się bardzo, bardzo krótko, bo w zasadzie we wszystkim, co powiedział Ernst, się zgadzam i myślę, że to jest bardzo trafne podsumowanie też naszego spotkania i powinno być takim przesłaniem też dla nas, polityków, polityczek, kiedy konstruujemy nasze komunikaty, kiedy próbujemy przekonać do proponowanych rozwiązań, pamiętać, że nie powinniśmy operować wyłącznie strachem, wyłącznie taką koszmarną perspektywą. Ona oczywiście jest dramatyczna i katastrofa klimatyczna jest ogromnym zagrożeniem i to dobrze, że w takim mocnym tonie ci, którzy upominają się o konieczność walki z katastrofą klimatyczną, ten głos zabrali także w Polsce. Ale jednak trzeba pamiętać od takiej strony psychologicznej, tak, że strach motywuje na bardzo krótko, a później paraliżuje. To znaczy tym, co daje motywację do działania i daje poczucie sprawczości, musi być nadzieja na to, że to działanie coś przyniesie, że z tego działania i z tych wysiłków będzie jakiś rodzaj gratyfikacji. Dlatego rzeczywiście myślę, że niezależnie od tego, czy mówimy o zmianie indywidualnych postaw, to ma sens tak długo, jak długo jesteśmy w stanie zagwarantować, że ta zmiana indywidualnych postaw przyniesie jakieś efekty. Efekty mogą być, wcale niekoniecznie muszą dotyczyć zbawienia świata, no bo tak jak już wspominałam, to jest trochę fałszywa obietnica, ale na przykład efekty bardzo lokalne, to znaczy dotyczące własnego zdrowia, długości życia, czystego otoczenia, w jakim żyć będą nasze dzieci, takich bardzo lokalnych gratyfikacji za tę zmianę indywidualnych postaw. Jeżeli chodzi o presję na zmiany systemowe, na zmiany wyższe, to także trzeba pokazać tą ścieżkę zwrotu z inwestycji, jaką tą inwestycją jest zaangażowanie w ten wysiłek, żeby takiej zmiany się domagać. Nawet jeśli jest tak, ja nie wiem, ale nawet jeżeli, bo raczej skłaniałabym się do zgody z tym, co tutaj było powiedziane, że powinniśmy spróbować zmiany technologicznej, to znaczy nie tyle na starcie ogłaszać, że od jutra następuje era postwzrostu, od jutra następuje radykalne ograniczenie indywidualnej konsumpcji, zakaz lotów samolotami na wakacje, czy realizacja tych aspiracji średnioklasowych, o których pan tutaj mówił. Raczej warto poszukiwać metod technicznych, technologicznych, jak to zrobić, żeby konsumować może mniej, może tyle samo, ale przede wszystkim inaczej, tak? To znaczy, żeby ta konsumpcja, żeby style tej konsumpcji się zmieniały, żeby ta konsumpcja była konsumpcją czystej energii, która jest produkowana w sposób nie tak kosztowny dla klimatu. Więc do takiego wariantu bym się skłaniała, ale nawet jeśli miałaby nas czekać faktyczna era postwzrostu, zmianu w ogóle modelu funkcjonowania gospodarczego, makroekonomicznego i indywidualnych stylów życia, to powtórzę się, ale uważam, że ten postwzrost powinien zacząć się od góry. To znaczy nie można zaczynać od jednostek, nie można zaczynać od pociągania do odpowiedzialności i karania i wzbudzania poczucia winy indywidualnych obywateli i obywatelek, bo to nie ma, po pierwsze to jest nieprawdziwe, po drugie to jest niesprawiedliwe, po trzecie będzie nieskuteczne, bo ludzie się bardzo szybko zbuntują. Więc jeśli model postwzrostu, to z prawdziwego zdarzenia i najpierw zaczynając od tych, którzy ciężar i odpowiedzialność za katastrofę klimatyczną ponoszą w największym stopniu, żeby nie było tak, że za błędy i ignorancję silnych po raz kolejny, jak to w historii bywa, płacą najsłabsi. Ale myślę, że bardziej optymistyczny scenariusz, to znaczy możemy jeszcze spróbować tak działać, tak rozwijać gospodarkę, naukę, technologię, żeby mimo wszystko uchronić się przed koniecznością radykalnych cięć i bardzo radykalnych zmian. To ja już bardzo krótko, bo przedmówcy powiedzieli bardzo dużo. To znaczy ja uważam, że przychodzi czas na odważne decyzje i tak jak powiedziałem,
trzeba wykorzystywać, zacząć wykorzystywać w sposób bardziej odważny język prawa, a tak naprawdę po prostu ustawodawca musi być bardziej odważny. I przyszedł czas, żeby ten ustawodawca, czyli politycy, powiedzieli tym wielkim, którzy do tej pory zarabiali na naszych indywidualnych wyborach, że to dzisiaj przyszedł czas, żeby to właśnie oni, a nie my, indywidualni konsumenci, dorzucili się bardziej niż my dorzucamy się na co dzień. To znaczy dzisiaj apelowanie o to nie wystarczy i dzisiaj trzeba podejmować bardzo poważną dyskusję, choć dziś ona będzie na pewno ośmieszana i będzie podważana, bo lobby producentów i tych, którzy zarabiają na naszych indywidualnych wyborach, jest niezwykle wpływowe i bogate i ma wiele narzędzi do zwalczania jakichkolwiek pomysłów na obciążanie dodatkowymi zobowiązaniami wobec społeczeństwa tych właśnie wielkich, ale no, kropla drąży skałę i uważam, że tak jak jeszcze kilka lat temu na przykład pomysł podatku cyfrowego był pomysłem, nikt nie wiedział o co chodzi i tak naprawdę nikomu nawet nie śniło się, nie umieliśmy sobie wyobrazić, że jakiś Facebook czy Google ma płacić podatek tylko dlatego, że właśnie korzysta z miliardów wyborów, czy miliardów konsumenckich wyborów, naszych wyborów i zarabia na tym gigantyczne pieniądze. Tak dzisiaj pomysł podatku cyfrowego jest właściwie w mainstreamie debaty politycznej czy fiskalnej. Wiele państw na to się decyduje i nie jest to nic nadzwyczajnego. Więc uważam, że nie powinniśmy odpuszczać czy poddawać się w promowaniu tej idei, że przyszedł czas na to, aby ci wielcy zaczęli także ponosić współodpowiedzialność, a może nawet większą odpowiedzialność za to, co dzieje się z planetą. I na koniec zgadzam się, uważam, że trzeba mówić już tak bardzo, bardzo prosto, czyli językiem korzyści. I naprawdę ja też wierzyłem do niedawna jeszcze, że będąc na lewicy trzeba wszystkiego ciągle zakazywać i nie wolno zrobić tego, nie wolno zrobić tego, uregulujemy same zakazy. I zakazy są ważne w kwestiach fundamentalnych, ale mówiąc o zakazach, także trzeba mówić o tym, co z tych ewentualnych zakazów będziemy mieć tak namacalnie. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Trzy sprawy na koniec. Przede wszystkim zapraszamy na następną dyskusję z tego cyklu. Ona odbędzie się 26 listopada w Katowicach. Tematem będzie edukacja klimatyczna jako narzędzie transformacji klimatycznej z perspektywy Śląska i Ślązaków. Organizatorzy ci sami plus Związek Nauczycielstwa Polskiego, Związek Zawodowy Górników w Polsce. I teraz tak, dziękujemy za pomoc, oczywiście obsłudze technicznej, tłumaczom, wymienię ich, Tajda Meredich, Bartosz Sowiński i z obsługi technicznej Bartosz Rydliński i Rafał Komorowski, a Michałowi Brokosowi za pomoc w organizacji. I ostatnia sprawa, raporty Działanie dla klimatu znajdują się właśnie za Michałem Brokosem w trzecim rzędzie. Można sobie wziąć do domu, poczytać. Jeszcze podziękowania dla gospodarzy. Także dziękujemy bardzo i oczywiście dziękujemy internautom, którzy byli z nami.